Dzisiejsza niedziela, piąta niedziela Wielkiego Postu, otwierająca ten już bardzo wyjątkowy moment naszego przygotowania na święta wielkanocne, okres pasyjny, wyrażający się w zakrytych wizerunkach Jezusa na krzyżu. Dzisiaj również poprzez Ewangelię, ale i słowo proroka Ezechiela odwołuje się do tajemnicy śmierci. Ten opis z Ewangelii, który przed chwilą przypomnieliśmy sobie, jaki przedstawił nam święty Jan w 11 rozdziale, bez wątpienia przywołuje bardzo szczególne okoliczności, które są wpisane w takie sytuacje, jakie my po ludzku nazywamy śmiercią. Usłyszeliśmy i w tym opisie o ludziach, którzy byli przepełnieni smutkiem i żałobą. Słyszeliśmy o tym, że ich życie było naznaczone płaczem, ale również, że to życie niosło w sobie bardzo wiele pytań, na które człowiek szuka odpowiedzi. Niesamowicie budującym był również i ten fragment, właściwie w wielu momentach przejawiający się i ukazujący to dziedzictwo, że taka sytuacja jest wielką okazją i wielkim sprawdzianem dla innych ludzi, aby zbudować, aby zachować, aby podtrzymać dar wspólnoty. I te wszystkie dary, te wszystkie sytuacje dzisiaj tutaj przypomniane dla nas, którzy może już przeżywaliśmy śmierć naszych bliskich, przecież są oczywiste. To towarzyszy nam w takim momencie. Dzisiaj mija pierwsza rocznica od śmierci naszej parafianki. Rok temu, 2 kwietnia, w sobotę przed świętem Miłosierdzia, w godzinach porannych, zakończył się etap jej ziemskiej pielgrzymki. Kiedy 10 dni wcześniej byłem u niej, kiedy udzielałem jej sakramentów, a potem w bardzo długiej rozmowie trwałem przy niej, to, co było bardzo szczególne wtedy i myślę, że rzucające swoistą odpowiedź, jakby rozwijające to, ten przekaz i to orędzie, które dzisiaj płynie z Ewangelii, ona trwała w dziękczynieniu. Z tamtej perspektywy swojego kończącego się na ziemi życia miała taką jasność i miała właściwie odpowiedzi na wszystkie pytania. Dziękowała za życie, dziękowała za rodzinę. Dziękowała również i za chorobę, która ją wiele nauczyła, ale również uświadomiła jej, że przez tak długi okres jej życia mogła bezpiecznie, spokojnie, z wielkim oddaniem realizować swoje życiowe powołanie. I zobaczcie, moi drodzy, właściwie otrzymujemy pewien komentarz do tych słów, które Pan Jezus dzisiaj przywołał, kiedy mówił do uczniów: mój brat Łazarz nie umarł, on zasnął i idę go obudzić. Bo w takim momencie również pojawia się i takie doświadczenie, gdzie człowiek na swój sposób budzi się i zaczyna odkrywać nowe tajemnice, nowe przestrzenie. I właściwie można byłoby podsumować tę refleksję na tym etapie, nawiązując do słów, które Pan Jezus powiedział i kiedy wspomniał, że On jest drogą, prawdą i życiem. Bo ostatecznie rzecz biorąc, człowiek w tym momencie pewnego smutku, utraty, przemiany szuka sensu życia i bogactwa tego życia. I Chrystus mówi: to ja jestem tym życiem. Człowiek, zadając te pytania, stając wobec pewnej niejasności, szukając odpowiedzi, słyszy Chrystusa, który mówi: ja jestem prawdą. I ostatecznie rzecz biorąc, właśnie w takim momencie to Chrystus staje i mówi: ja jestem drogą, bo droga Twojego życia jest również i moją drogą. Ja jestem z Tobą, ja Cię przeprowadzę. Jakże to jest niesamowicie istotne i ważne dla nas, jakże to
szczególnie brzmi dzisiaj, kiedy na zakończenie poprzedniej mszy świętej, po zakończeniu poprzedniej mszy świętej z naszej katedry wyruszył ten nasz praska część Marszu Świętości Życia. Tam, na rynek Starego Miasta, aby się połączyć z tą częścią archidiecezji warszawskiej, aby zaświadczyć właśnie w imię Jezusa Chrystusa, że On jest tym, który daje życie, że On jest tym, który odkrywa przed człowiekiem te najgłębsze prawdy. On jest tym, który czyni z ludzkich dróg drogi Boga. Dzisiaj przeżywamy 12. rocznicę tego momentu, który zwykliśmy nazywać, że papież Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Te 12 lat temu przecież zapewne każdy z nas wówczas żyjący i mający trochę więcej wówczas lat niż ci najmłodsi tutaj obecni, pamiętamy, jakże to był właśnie taki czas tej wspólnoty, tej niesamowitej jasności różnych życiowych dróg i kwestii, i wartości, ale przede wszystkim to był czas tej niesamowitej wspólnoty, której więzią był Duch Święty. Jeżeli dzisiaj to przywołujemy, to też uświadamiamy sobie, że te wszystkie przemyślenia, te refleksje, skąd płyną? Płyną właśnie stąd, że ci, których po ludzku żegnamy, których na swój sposób zostawiamy, albo oni nas, bynajmniej mamy takie odczucie, oto oni byli świadkami naszych narodzin. A poprzez te różne tajemnice narodzenia oni wnieśli w nasze życie tak niesamowity dar dobra, miłości, dar, który nas ukształtował, dar, który sprawił, że nasze życie ma sens, dar, który my w tak bardzo oczywisty, bezpośredni sposób łączyliśmy z nimi. I właśnie wtedy, kiedy zmienia się pewna rzeczywistość przeżywania ludzkich spraw, pojawiają się te refleksje, pojawia się smutek. Kilka tygodni temu Ojciec Święty Franciszek ogłosił, przekazał list skierowany do młodych na całym świecie. List, który był związany z ankietą, jaka została przygotowana i rozesłana do wszystkich diecezji, do wszystkich krajów na świecie przed synodem poświęconym młodzieży, jej wierze i rozeznawaniu powołania. Ale i do tej ankiety, i do tego listu Ojca Świętego dołączone jest również takie cudowne, duszpasterskie wprowadzenie. I tam, w tamtym wprowadzeniu jest odniesienie do starożytnego, pochodzącego z tradycji wschodniej teologa, biskupa syryjskiego Filoksena, który w jednym ze swoich kazań mówił o trzech narodzeniach. Po pierwsze, o tym narodzeniu naturalnym, gdzie rodzice, mama i tato, stają w tej niesamowitej tajemnicy przyjęcia i wspierania życia swojego dziecka. Po drugie, to narodzenie, które jest wyrażone przez sakrament chrztu, kiedy rodzice, chrzestni, wspólnota Kościoła, szafarz sakramentu staje wobec tego niesamowitego doświadczenia, że człowiek poprzez łaskę Boga staje się dzieckiem Boga. Dzisiaj poprzez tę dwójkę dzieci, które przyjmą sakrament chrztu po skończonej mszy świętej, nie mamy żadnej wątpliwości. I to jest tak bliskie, tak oczywiste, że te tajemnice nieustająco są wpisane w nasze życie. My z szacunkiem do nich podchodzimy, z troską staramy się je przeżywać, z podziwem patrzymy na poświęcenie niejednokrotnie związane z wielkimi wyrzeczeniami najbliższych, jeżeli chodzi o przyjęcie, pielęgnowanie, rozwój życia, wychowanie najmłodszego pokolenia. Ale ten starożytny biskup mówi jeszcze o trzecim narodzeniu. Mianowicie mówi o narodzeniu, które można nazwać narodzeniem do świętości. Kiedy człowiek z całą swoją dojrzałością i odpowiedzialnością, przeżywając swoje życie, chce stać się człowiekiem Bożego Ducha.
Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj przecież takie wyzwanie do nas jest kierowane i z listu świętego Pawła do Rzymian, kiedy on we właściwy dla siebie sposób mówi o tym, bądź człowiekiem duchowym, niecielesnym. To jest u Pawła właśnie ten moment, kiedy człowiek stara się być rzeczywiście tym, który podejmuje dar Bożej łaski, Bożego życia, czyni z niej coś tak niesamowicie silnego, wartościowego dla siebie, że to rzeczywiście zaczyna w nim żyć. Już nie mówiąc o dzisiejszym fragmencie z księgi proroka Ezechiela, gdzie Bóg mówi, nie bój się, to ja cię wydobędę, to ja dam odpowiedź, to ja cię zbudzę z tego snu, to ja pocieszę i otrzę twoje łzy, jeżeli będzie taka potrzeba, ale przede wszystkim to ja jestem z tobą. Moi drodzy, dzisiaj stajemy właśnie wobec tego daru. Stajemy jako ci, którzy w osobach naszych rodziców chcemy dziękować za to, że otrzymaliśmy życie i staliśmy się dziećmi naszych rodziców. W osobach naszych rodziców, chrzestnych, szafarza sakramentu chrztu i wspólnoty Kościoła i wiary chcemy dziękować, że dzięki nim staliśmy się dziećmi Boga. Ale ważne jest, abyśmy również dzisiaj potrafili przywołać i to trzecie narodzenie. Bo ono z tego człowieka, który cieszy się ze swojego życia, z człowieka, który z szacunkiem i dumą przeżywa godność dziecka Bożego, staje wobec Chrystusa, który do niego mówi, ale ja chcę, żebyś ty był moim bratem, moją siostrą. Abyś ty stał się świadkiem, apostołem, uczniem, źródłem tej łaski dla innych, aby to, co jest dziełem i darem, które Pan Bóg nam ofiarował, aby to w tobie się rozwijało, aby ciebie kształtowało, ale przez siebie, aby również było tą niesamowitą mocą, która będzie potrafiła przemieniać świat, zaczynając od najbliższych. Jeżeli stajemy wobec takiego zaproszenia i takiego wyzwania, to oczywiście każdy z nas musi odpowiedzieć sobie w cichości swojego serca i wnętrzach duszy na to, co w moim życiu się realizuje po tych dwóch pierwszych narodzeniach. Na ile to trzecie narodzenie jest ciągle przeżywane z taką radością, entuzjazmem, może z takim lekkim drżeniem, jak chociażby tutaj przez najbliższych tej dwójki dzieci. Kiedy mamusie chrzestne trzymają z szacunkiem i drżeniem dziś białe szaty. Kiedy tatusiowie chrzestni mają świece. Kiedy dziadkowie i pozostała rodzina z dumą i podziwem, ale może i z takim pewnym pytaniem, jak to dalej będzie, przyjmuje właśnie ten niesamowity dar. To jest pytanie do nas. O to, abyśmy potrafili to narodzenie życia duchowego, świętości nieustannie chronić, rozwijać. To jest piękno tego czasu Wielkiego Postu. Ale to jest również pewien charakter i pewne bogactwo tej intencji, która dzisiaj w czasie tej mszy świętej również nas gromadzi, jeżeli chodzi o dzieło targów wydawców katolickich. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje już czwarty dzień tam w Arkadach Kubickiego, te różne formy i stoiska z książkami, i spotkania, i panele, i różne inne dzieła, które tam się również i w tym czasie teraz realizują, tam widzimy człowieka, który staje z różnymi swoimi życiowymi doświadczeniami i szuka wsparcia, szuka nadziei, szuka odpowiedzi, ale jestem przekonany, że raduje się z tego, że może to przeżyć we wspólnocie. Kiedy wczoraj były tutaj w naszej katedrze wręczane feniksy, biorąc pod uwagę różne kategorie, to też stajemy wobec tak naprawdę niesamowicie różnorodnego dzieła, które pokazuje, jak to przypomniał ksiądz arcybiskup Nuncjusz, słowa papieża Franciszka, pokazuje pewne świadectwo życia, które jest wpisane w tekst pisany i ten, który możemy odczytać, które jest wyrażone poprzez wypowiedziane słowo,
które dociera do nas w bezpośrednim kontakcie albo zostało zarejestrowane w dźwięku, ale i w obrazie. Jest pisane w muzykę i w śpiew liturgiczny, bo nie sposób nie wspomnieć i tej przestrzeni życia, biorąc pod uwagę obecność podczas tej mszy świętej naszego katedralnego chóru Muzyka Sacra, również laureata Feniksów, jako chóru, ale również i w osobie dyrygenta pana Pawła Łukaszewskiego. Zobaczcie, moi drodzy, to jest to niesamowite dziękczynienie, bo to jest również wielka okazja, abyśmy potrafili, dziękując dzisiaj właśnie za ten dar życia, wyrażony i przekazywany, dzielony przez różnych twórców z nami, żebyśmy potrafili z całą wdzięcznością dzisiaj za niego dziękować, ale abyśmy potrafili z całą wrażliwością i szacunkiem z niego korzystać, abyśmy potrafili z niego uczynić w mądry sposób rzeczywiście źródło tego, co będzie rozwijało nas, będzie kształtowało naszą wiarę, będzie sprawiało, że może i również my uświadomimy sobie, a jest to obecnie przecież tak bardzo szeroko możliwe, również i przez różne formy mediów elektronicznych, że my jesteśmy również twórcami i darczyńcami tego daru życia. I niech ten dar, czy w przestrzeni szeroko rozumianych wydawnictw, czy w przestrzeni naszego codziennego życia i świadectwa życia, a przede wszystkim w darze świętości, niech będzie zawsze tym darem pokazującym i ukazującym bliskość Boga, Jego działanie, Jego łaski w nas i wielką nadzieję, że kiedy z Nim będziemy przeżywali te drogi, to one będą zawsze bezpieczne i doprowadzą do celu, którym jest dom Ojca, źródło świętości.